zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak to FBI amerykańskie zamieniło się w sowieckie NKWD czy rosyjskie KGB. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. I dziękuję wszystkim, którzy piszą komentarze, którzy dają lajki, no, którzy jakoś tak aktywnie działają na tym kanale. Także dziękuję bardzo. Napiłem się wody zanim zacząłem, ale wygląda na to, że niewystarczająco, przepraszam. No, NKWD, no to ostatnio oglądałem film Mistrz i Małgorzata, no i tam właśnie była taka sytuacja, kiedy NKWD zadzwoniło, to żona, która miała już się rozwodzić z takim jakimś komunistyczną świnią, no bo tam wszyscy byli komunistycznymi na wierzchołku tej władzy, miał się stawić, no i właśnie to NKWD było przerażające. No i teraz przerażające jest w sumie FBI. FBI, no to jest budżetówka, tak? To jest aparat władzy w rękach komunistów. FBI, no to powinno być dwupartyjne, to powinno być niezależne, to powinno być, przepraszam, autonomiczne. Jakkolwiek to określać, nie powinno iść po linii partii, a niestety komuniści amerykańscy, demokraci doprowadzili do tego, że wszystko jest w rękach władzy. No, władza po prostu ściga opozycję, NKWD, KGB, wszyscy ci w Polsce też Urząd Bezpieczeństwa ścigał opozycję, a demokracja polega na tym, że opozycja ma prawo bytu. To jest konstytucyjne prawo ludzi do posiadania jakiejś innej opinii, no i nie jest to powodem, żeby ich likwidować, a to jest to, co FBI zrobiło, chciało po prostu zlikwidować Trumpa, no i 70 milionów republikanów. Jak chcieli to zrobić? No oszukaństwem, fabrykacją. Teraz właśnie John Durham, szef, taki specjalny doradca w sądzie oskarża Igor Danchenko, no to Rusek jest szpieg, no ale to wszystko się zaczęło dziać z tym 2016 roku, kiedy to była ta niby zmowa amerykańsko-rosyjska, czyli Trumpa z Putinem, no i pokazać, ma pokazać to, że Igor Danchenko zrobił w bambuko FBI. No, to, ale to wszyscy wiedzą, że to Danchenko nie zrobił FBI w bambuko, tylko FBI po prostu chciało zatłuc opozycję polityczną, a konkretnie Trumpa. No i oni to wszystko zrobili. Także tak nieoficjalnie, no to Durham w moich oczach, w oczach normalnych, no to stawia sprawę bardzo prosto. Widzimy, jakie tam były matactwa, widzimy, jakie tam były krętactwa, widzimy, jakie tam były szykanowanie, a to, że oni chcą się wybielić i po prostu wyprostować i udawać, że są uczciwymi, no to nie wyjdzie. FBI po prostu straciło już zaufanie. Każdy normalny człowiek powinien już rozumieć, że to, co się stało, no to jest straszne. No ludzie idą do budżetówki, idą do FBI, no bo tam mają dobre pensje, mają dobre stanowiska, mają dobre pozycje, później mają dobre emerytury. No i to wszystko się przeradza, tak jak milicja, policja, wojsko w tych socjalistycznych krajach. No to teraz właśnie FBI zrobiło się wykonawcami Komunistycznej Partii Demokratów w Ameryce. No i teraz specjalny ten doradca, no to chce pokazać, że tam było jedno wielkie oszukaństwo i FBI dało się zrobić w bambuko.
No ale, ale to pokazuje, że no nie zrobią nikogo, w nikogo. Każdy rozumie, że to były nadużycie, nadużycie, oszukaństwo i przekręty, i fabrykacja. Danchenko powiedział, że nie przyznał się do winy. Danchenko mówi, no nie przyznał się do winy, no to także będzie sprawa sądowa i to będzie wszystko szło w tym kierunku. No Durham chciał już załatwić jednego z współpracowników w sumie to był demokrata Sussman i pokazać, że on jest po prostu winny, ale to wszystko wychodziło na to, że to są te fabrykowanie. No FBI po prostu fabrykowało wszystko i obcinało te rogi, szło na skróty, wszystko w tym kierunku, żeby załatwić Trumpa. To się zaczęło w sumie w lipcu, 31 lipca 2016, kiedy oni, to była w sumie taka operacja Barbarossa, tak jak Niemcy naskoczyli na Rosję, to FBI naskoczyło na to, żeby załatwić Trumpa. No a to wszystko było bazowane na jakichś tam plotkach z jednego gamonia z telewizji, Georgia Papadopoulosa. No i on faktycznie się Dupolis nazywa, to Dupolis kompletny. I Papadopoulos, zaczęła cała się ta afera tych złotych deszczy Trumpa w hotelu w Moskwie. To FBI również zaczęło dostawać informacje od byłego szpiega z Anglii, Christophera Steele. No ale to było zrobione na tym, że on miał niby akta. On miał niby akta i haki na Trumpa, no ale to było tak nierealne, tak idiotyczne, że każdy normalny wiedział. Szczególnie w moim wypadku, no to jak ja usłyszałem o tych oskarżeniach, o tych złotych deszczach, kiedy prostytutka miała niby strzać na Trumpa gdzieś w hotelu moskiewskim, to ja wiedziałem, że to nie jest prawda, bo większość ludzi wie, że w Moskwie, no to tam żadnych numerów takich się nie robi, bo w każdej ścianie jest, w każdej jednej ścianie jest 5 mikrofonów i 15 kamer i czegoś takiego to Trump na pewno by nie zrobił. No nikt normalny, który tam jechał, to nie robił, bo tam bardzo dużo kiedyś w przeszłości, no to zawsze załatwiali, a to Amerykanów, co tam na jakieś prostytutki poszli, albo homoseksualistów, którzy coś tam mieli, zawsze były te robione haki. No FBI pobiegło, pokuszowało, żeby się spotkać z tym Steele w październiku 2016 roku. No i nie sprawdzali, gamonie nic. Oni mieli za założenie załatwić Trumpa. No to jak ten Steele przyszedł i zaczął opowiadać jakieś brednie, no to zaczęli mu uwierzyć. Nie poprosili nikogo innego, żeby zweryfikować. No i zaoferowali mu $1 000 000. $1 000 000 za podatki amerykańskie jakiemuś pijanemu szpiegowi angielskiemu, żeby udowodnić czy pokazać, że to wszystko jest naturalne. No dali mu ten $1 000 000, żeby on innych jeszcze opłacił. No to jest makabryczne. Podatki amerykańskich obywateli idą właśnie na takie sprawy. No dostał $1 000 000, nic nie zweryfikował, no bo tam nie było co weryfikować. Oryginalnie no to on nie chciał za bardzo mówić, kto jest źródłem tych idiotycznych informacji, no ale tam pomimo wszystko ci agenci, te łachudry z FBI wzięli
złożyli wniosek o to, żeby śledzić, czy tam podsłuchiwać ludzi. No i jeden z tych doradców przyznał się teraz w sądzie, że mieli w ogóle zero potwierdzenia, że w tych aktach była jakakolwiek prawda. No i tam w październiku, pod koniec października 2016 roku dostali zezwolenie na te sekretne podsłuchiwanie i pilnowanie jednego z doradców Trumpa, Cartera Page'a. Także oszukali sędziów, powiedzieli, że tam wszystko jest dograne, no bo potrzebowali tego, żeby załatwić. No i to pomimo tego FBI wiedziało, że Steele był zatrudniony w ośrodku badawczym opozycji demokratycznej. To była instytucja, to była grupa Fusion GPS. No to była ta firma taka, która śledziła opozycję konserwatywną. No i to wszystko było opłacane przez kampanię Clintonów. No FBI to tak wszystko doszlifowało, że sędzia w ogóle o tym nie wiedział. No i podpisał te wszystkie zezwolenia. Pchali to, żeby to wszystko dostać, no ale oni wiedzieli, że Steele no to opowiada jakieś głupoty, bajki i później oskarżali Steele, że on dawał jakieś przecieki do prasy. No makabra. Każdy normalny człowiek, który słyszał to wszystko, co czytał to wszystko, no to drapał się po głowie. No i później na zakończenie już jak jeszcze następne tam dostawali przedłużenia, no to wyczyścili te informacje, że ten Steele był poważny i można było mu ufać. W ogóle nie pokazywali, no tam było dużo takich ewidencji oczyszczających Trumpa, który i Page'a, znaczy to oskarżali Page'a, to było dużo informacji, że było to oczyszczające, ale pomimo wszystko nic nie robili. Najważniejsze w tym wszystkim było to, że Page no to pracował dla agencji wywiadowczej przez ładnych kilka lat, no i trudno było przypuszczać, że on po prostu jest tym, za kogo go przedstawiają. Teraz wzięli eksperta, który popatrzył na te wszystkie papiery, które doprowadzały do tego, że sędzia wydawał zezwolenia na podsłuchiwanie i śledzenie, no to tam fachowiec pokazał, że tam jest 17 najróżniejszych błędów, przeinaczeń i tak dalej, i tak dalej. No ale wszystko działało dla FBI. FBI po prostu ustawiła się tak, żeby mogła co robić. Czyli stwarzanie, oszukiwanie i tak dalej. FBI w ogóle nie przesłuchało tego pierwszego źródła dla Steele, czyli Danchenko, dopiero w 2017 roku. No i ciekawe jest to, że FBI w 2009 roku w ogóle prowadziło sprawę przeciwko Danchenko, no bo Danchenko był oskarżony, że był szpiegiem dla Rosjan, no ale w 2009 roku zamknęli akta, dlatego że FBI napisało, że Danchenko wyjechał z Ameryki. No później go oskarżyli też o jakiś nielegalny powrót, później dali mu kilkaset dolarów w 2017 roku, żeby milczał. No, on dostał 300 tysięcy pomiędzy 2017 a 2020 roku. Także to jeden wielki cyrk. Durham pokazał, chce pokazać, że Danchenko oszukiwał FBI, no ale to wiadomo, że to było to
oszukaństwo, no bo oni widzieli, to aż błyszczało w oczy, to błyszczało w oczy, że to było takimi grubymi nićmi szyte, że po prostu trudno było uwierzyć, żeby oni tego nie widzieli. No i to pokazuje, że oni nie chcieli tego widzieć. Danchenko na przykład stwierdził, że w lipcu 2016 biznesmen taki Sergiej Milian, no jeden z tych pokomunistycznych biznesmenów rosyjskich, w lipcu 2016 dzwonił do niego i oni rozmawiali właśnie o tym niesławnym złotym deszczu, a w sumie Danchenko w czerwcu, czyli miesiąc wcześniej, opowiadał te bajki do Steely, a Steely miał to w tych aktach. Także to była jedna wielka zmowa na to. Okazuje się, że w ogóle takich telefonów nigdy nie było. FBI nawet nie starało się sprawdzić tej kartoteki i tych papierów i tych wszystkiego zapisanych, to gdzie i jak ten dzwonił. W 2017 roku no to wszystko się spaliło, no ale pomimo wszystko ten łachudra, szef, dyrektor FBI, James Comey, no to spowodował to, że w zasadzie prasa i telewizja komunistyczna opublikowała te wszystkie głupoty z tych akt Steely. No to jest makabra. I oni bardziej jeszcze zamieszali. No i użyli tego, żeby doradcę bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna załatwić. On się dał wciągnąć w to. Załatwili republikanina, załatwili konserwatystę. Później główny prokurator Jeff Sessions wypuścili następna łachudra i kreatora. Zaczął prowadzić śledztwo przez 22 miesiące. Kosztowało to kilkadziesiąt milionów dolarów. To wszystko było bazowane na tych fałszywych oskarżeniach. No i to wszystko szło w tym kierunku, żeby wybielić FBI. No ale co teraz zostaje? Ten jednopartyjne działanie, ta wredność i perfidność, no to pokazuje, że FBI dało się zdegenerować. To powinna być agencja, która jest niezależna od partii, a została kompletnie uzależniona od partii komunistów, no bo partia komunistów zawsze doprowadza do zdegenerowania każdej dziedziny społeczeństwa czy rządu. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Piszesz posty, odpowiadasz na posty, dajesz lajki. Dziękuję bardzo, to bardzo pomaga na każdej platformie. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek nie jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy po prostu wiedzieli, że FBI to jest komunistyczne ramię partii demokratów. Nie dajcie się oszukać. Przekaz dla socjalistów, co głosowali dla Muhammeda Baracka Obamy, na Clintona, na Bidena. No mam nadzieję, że się już obudziliście. Mam nadzieję, że wiecie, że zrobiliście jedną wielką głupotę. Przerejestrujcie się na republikanów. No teraz już 3-4 tygodnie jest to, nie wiem czy można. No ale co najmniej nie idźcie 8 listopada w drugi wtorek miesiąca na wybory. No to zrobicie coś dobrego dla Ameryki, zrobicie coś dobrego dla siebie. Zdrowia dla normalnych.